Terapia, która ze Stanów Zjednoczonych przyszła do Gdańska i która uczy chorych radzić sobie z trudną codziennością. Anna Gonia-Kuc. Kiedy Krzysztof Józefczyk podaje drżącą rękę, czuć, jak choroba zawładnęła jego ciałem. Daje radę przechodzić 2, 3, 4 kroki. Janusz Niemkiewicz doskonale pamięta, jak kilkukrotnie przewrócił się na ulicy. Parkinson dał o sobie znać. W mieście straciłem równowagę nagle. Spowolnienie ruchów, utrata równowagi to najtrudniejsze do zaakceptowania objawy Parkinsona. Parkinson jest chorobą neurodegeneracyjną, w której dochodzi do zaniku wydzielania, czyli do problemów z wydzielaniem z dopaminą, do zaniku neuronów w obrębie mózgu. Już 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych odkryto, że lekarz nie w pigułce jest rytm. Jeżeli ja złapię odpowiedni taki rytm, taki troszkę metronomiczny, i jestem w stanie z tego rytmu się wybić, to mój ciężar ciała pójdzie. Jeżeli ja pójdę ciężarem ciała, przejdę oś ciała, to nogę podstawię i w tym momencie ruszę. Patryk Chromiec, obecnie fizjoterapeuta, a kiedyś zawodowy tancerz, jako najlepszy taniec dla chorych wymienia tango. To, co nam daje tango w Parkinsonie, przemieszczanie się z nogi na nogę, rytmizację. Potwierdzają to sami chorzy. Rytm wybijany w myślach ułatwia im chodzenie. Dlatego taniec z Parkinsonem ze Stanów przeszczepiono do Gdańska. Zajęcia online z instruktorką ze Szwecji są lekarstwem. Część z nas ma objawy drżączki. Kiedy tańczymy, to mija. Bo taniec oddziałuje na myśli i emocje chorych. Daje nam to zadowolenie. Czujemy się niewyobrażalnie lekko. Daje też odwagę, by wyjść do ludzi i otworzyć się na świat, bo w tej chorobie często pojawiają się stany depresyjne. Wiele osób chorych na Parkinsona zamyka klatkę piersiową i jest często takie poczucie, że robię się coraz mniejsze. Taniec pozwala nam otworzyć się, znaleźć tą postawę ciała otwartą. Pomaga również przez to głębiej oddychać. I żyć. Anna Gonia-Kuc, Polsat News, Gdańsk.